Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Spada bezrobocie w naszym regionie. Ciekawy sposób nauczania języków obcych w szkole podstawowej Starej Jastrząbce. Mecz hokejowy organizowany przez szkołę podstawową nr 5 w Dębicy. Znaczący spadek bezrobocia zarejestrowano w 2018 roku w powiecie dębickim. Na koniec grudnia ubiegłego roku zarejestrowanych było 3452 osoby. Jak podkreśla dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, Ryszard Telega, to o 683 osoby mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopa bezrobocia w naszym powiecie to 5,6%. Zarówno w kraju i w województwie spadek bezrobocia to tylko 0,8%. W powiecie dębickim spadek jest znaczący, ponieważ wyniósł 1,2%. Jest to spowodowane uprzemysłowieniem naszego regionu. Powstają firmy, poszukiwani są pracownicy. Jak podkreśla Ryszard Telega, są pieniądze na szkolenia dla osób, które chcą znaleźć pracę w poszukiwanym zawodzie. My posiadamy środki, prawda, czy to z Funduszu Pracy, czy z projektów unijnych, na przeszkolenie czy przekwalifikowanie. Zawsze i wciąż można ubiegać się w naszym urzędzie o takie dofinansowanie czy o skierowanie na wskazany kurs czy szkolenie. I tutaj jakichś tak większych problemów nie ma. No, problem może być tylko tyle, że ktoś sobie może wymyślić szkolenie, które w jakimś tam sensie na rynku pracy nie będzie zrealizowane w postaci podjęcia pracy. Dyrektor Ryszard Telega zapewnia, że większość osób chętnych tą pracę znajduje. Są jednak osoby, które zatrudnienia nie chcą. Z jednej strony jest ta dosyć duża liczba, prawda, ofert pracy. Nawet w okresie zimowym była dużo większa niż 100. W tej chwili już jest prawie 200, a w okresach takim już, jak to się mówi, w pełni sezonu wynosi około 300. No, a z drugiej strony mamy te ponad 3000 osób bezrobotnych i jakoś tak z tymi chęciami do pracy różnie to bywa. Pracodawcy najchętniej zatrudniają kierowców z prawem jazdy kategorii C i E. Tokarzy, spawaczy i ślusarzy. W związku ze starzeniem się społeczeństwa wzrasta popyt na usługi opiekuńcze. Jest to praca głównie dla kobiet. W szkole podstawowej w Starej Jastrząbce dzieci języków obcych uczą się na interaktywnych tablicach zakupionych przez gminę Czarna. Interesujący sposób prowadzenia lekcji oraz pomoce dydaktyczne sprawiają, że poziom nauczania języka angielskiego i niemieckiego jest naprawdę wysoki. Nauczycielka języka niemieckiego w szkole podstawowej w Starej Jastrząbce, Małgorzata Pękala, podkreśla, że tablice interaktywne przyczyniają się do ciekawszego sposobu prowadzenia lekcji. Można wyświetlać na nich filmiki obcojęzyczne, słuchać piosenek, wykonywać prezentacje czy też wykonywać ćwiczenia. Ja uważam, że uczniowie lubią właśnie tego typu te ćwiczenia, ponieważ jest to dla nich w jakimś stopniu bardziej zainteresowanie niż otworzymy książkę i poszczególne ćwiczenia wykonujemy. A tak to dzięki tablicy interaktywnej możemy w grupach pojedynczo te ćwiczenia właśnie wykonywać. Szkoła podstawowa w Starej Jastrząbce brała udział w projekcie Niemiecki ma klasę. Projekt Niemiecki ma klasę polega na tym, aby wspólnie z całą klasą zaaranżować salę w takiej, jakiej oni by chcieli się uczyć. Na samym początku wspólnie z uczniami zastanawialiśmy się, co chcieliby zmienić w tej sali, co ich może by motywowało do dalszego działania. Po wykonaniu takiego wcześniejszego planu uczniowie wyrazili chęć, że chcieliby właśnie wziąć udział w tym projekcie i chcieliby tą klasę zmienić. Tablice interaktywne, a także ciekawe pomysły na prowadzenie zajęć przez nauczycielkę Otylię Lipę wpływają na wysoki poziom nauczania języka angielskiego w szkole. Sukcesami takimi naszej szkoły to raczej konkursy artystyczne połączone z językiem angielskim, ponieważ mamy bardzo dużo sukcesów na polu muzycznym. Zawsze, gdy wybieraliśmy się na konkurs gminny albo konkurs powiatowy piosenki obcojęzycznej, stawaliśmy na podium albo dostawaliśmy wyróżnienia. Oprócz tego mamy wysokie wyniki w egzaminach organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, czyli egzaminach zewnętrznych. Nie ma roku, żeby z języka angielskiego nie było ucznia ze 100% wynikiem. Dzieci na zajęciach z języka angielskiego korzystają także z pracowni komputerowej, gdzie rozwiązują obcojęzyczne quizy interaktywne. Mogą się nagrywać i z pomocą nauczycielki wychwytywać błędy. Dużą rolę w nauczeniu języka angielskiego odgrywają także cykliczne imprezy.
Od bardzo wielu lat organizuję co roku w marcu Dzień Świętego Patryka, gdzie uczniowie mogą się poprzebierać w barwy irlandzkie, brać udział w quizie wiedzy o Irlandii, za co dostają złotą monetę, której pilnuje skrzat według legendy schowany na końcu tęczy. Jest to bardzo miła uroczystość, ciekawa, która wpisała się już w kalendarz roku szkolnego i co roku się odbywa. Dzieci bardzo chętnie biorą w niej udział, ponieważ jest to po prostu dobra zabawa. A drugim takim świętem, które już jednoczy naszą społeczność lokalną, całe rodziny, jest Dzień Języków. On odbywa się zawsze 1 czerwca, więc jest to taka trochę nagroda dla dzieci na Dzień Dziecka. Losują wybrany kraj, przygotowują stoiska z potrawami, z napojami z danego kraju, uczą się piosenek języków z innych krajów europejskich, a na końcu, na zwieńczenie tego dnia, na hali odbywa się Plejada Gwiazd, gdzie dzieci przebierają się za znane osobistości z wylosowanego kraju, no a publiczność odgaduje, kim one są. Tegoroczna impreza związana z obchodami Dnia Świętego Patryka odbędzie się w Szkole Podstawowej w Starej Jastrząbce w dniu 18 marca. Mecz hokeja między uczniami i nauczycielami zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy. Na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji publiczność była świadkiem niezwykłego widowiska. Młodzi hokeiści pod eskortą starszych zawodników wjechali na tafle lodowiska. I choć uczniowie byli mniej doświadczeni niż ich nauczyciele wychowania fizycznego wspierani przez zawodników UKH Dębica, mecz był bardzo zacięty. Młodzi zawodnicy cechowali się zwinnością, byli tam, gdzie krążek i umieli wypracować sobie bardzo dobre sytuacje bramkowe. Renata Baran, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy, podkreśla, że mecz zorganizowany był po to, aby inni uczniowie mogli zobaczyć sukcesy hokeistów, którzy nie tylko uczą się w klasach sportowych, ale też trenują w uczniowskim klubie sportowym. W naszej szkole, w publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Dębicy są klasy sportowe, klasy hokejowe, gdzie dzieci od klasy pierwszej mogą uczyć się jazdy na łyżwach i trenować hokej pod okiem wykwalifikowanych trenerów, pana Arkadiusza Burnata i pana Michała Wiktora. I dzisiaj to taka zabawa nasza, ponieważ chcielibyśmy w jakiś sposób podziękować dzieciom za to, że tak wspaniale się uczą i biorą udział w różnego rodzaju też zawodach. I stąd spotkaliśmy się dzisiaj, żeby one też czuły taką satysfakcję, grając ze swoimi nauczycielami. Lodowisko zostało udostępnione przez Martę Paweł-Kotokarz, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy. Jak każdy z nas pamięta z młodych lat, rywalizacja pomiędzy uczniami a nauczycielami to jest ogromne wyzwanie. I ja będę dzisiaj trzymać kciuki za młodzież i dzieci szkoły nr 5. Jest to trochę zabawa. Mecz meczem, zabawa zabawą, kibicowanie, więc ja myślę, że na pewno to będzie zachowane. A że jest to sport agresywny? Na pewno tak, ale to jest taki sport, gdzie widać po tych dzieciach, że daje im wiele pasji i radości. Spotkanie zorganizowane było przy udziale publiczności. Uczniowie szkoły podstawowej nr 5 głośno kibicowali swoim kolegom, którzy rozgrywali mecz. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.